to już mała tradycja przy zespole przedszkolnym numer 4 w Nidzicy. 19 czerwca już po raz drugi został zorganizowany rodzinny festyn. Dzisiaj w przedszkolu święto, drugi festyn rodzinny. Przybędą tutaj rodzice, dziadkowie. Wraz z dzieciakami będziemy się wspólnie bawić. Zaprosiliśmy gości, władze miasta. Mam nadzieję, że wszyscy przybędą. Będą śpiewy, tańce. Będzie prezentacja talentów, bo cały rok pracowaliśmy z dzieciakami nad odkrywaniem talentów. Poza wieloma atrakcjami tego dnia maluchy miały niecodzienną okazję zaprezentować własnoręcznie wykonane prace, które zostały wykonane w ramach realizowanego programu pod nazwą Przedsiębiorczy Przedszkolak. Dzisiaj również będzie okazja do zaprezentowania programu, który był realizowany przez ostatnie kilka miesięcy w naszym przedszkolu w grupach dzieci 5-6-letnich. Program nazywa się Przedsiębiorczy Przedszkolak. Dzieciaki poznawały wiedzę z zakresu ekonomii, oczywiście dostosowane do swojego wieku. Odbyły się konkursy plastyczne na wymarzony pieniążek, projekt pieniążka, były wycieczki do banku, spotkania z panem dyrektorem banku, były również wyjścia do sklepu, prace plastyczne, także dzieci uczyły się tych podstaw ekonomii na miarę swoich możliwości. I dzisiaj będzie można obejrzeć prace plastyczne, będzie można zobaczyć podsumowanie tego projektu. Na wszystkich przybyłych poza muzyką i licznymi konkursami czekał ciepły posiłek przygotowany przez pracowników przedszkola. Wnioskując po uśmiechniętych buziach maluchów, rodzinny piknik przypadł im do gustu, a sam festyn z pewnością stanie się stałą pozycją w kalendarzu imprez przedszkola numer 4.